Dramatyczna sytuacja jest nadal w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy. Jedynym bronionym przez ukraińskie wojsko obszarem miasta pozostają bombardowane przez Rosjan zakłady Azovstal. Żołnierze ukraińskiego pułku Azov opublikowali filmy, na których widać ludność cywilną, dorosłych i dzieci, którzy schronili się w fabryce. W podziemiach przebywają od kilkudziesięciu dni. Naprawdę chcemy wrócić do domu żywi, zobaczyć nasze rodziny i bliskich. Chciałbym zobaczyć słońce. Siedzimy tu już od 2 miesięcy. Chcę zobaczyć słońce, bo tu jest ciemno. Chciałbym, żeby nasze domy zostały odbudowane i żebyśmy mogli żyć w spokoju. Niech Ukraina zwycięży, bo jest naszym rodzinnym domem. Kobiety, które ukrywają się w podziemiach zakładów, mówią, że zapasów wody i żywności wystarczy jeszcze tylko na kilka dni. Ja proszę Anglię, Francję, proszę Kanadę, Japonię, proszę Izrael, Turcję. Ja wszystkich proszę, pomóżcie nam, wyzwólcie nas. Obrona ukraińskiego wojska skutecznie uniemożliwia Rosjanom zdobycie zakładów, ale okupant całkowicie zablokował dostęp do Azovstalu i nie można dostarczyć pomocy humanitarnej dla przebywających tam cywilów, ani ich ewakuować. 2 miesiące bohaterskiej walki podsumował prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy od pierwszych dni wojny pokazali, że są narodem gotowym do obrony swojego kraju. W ciągu 2 miesięcy Rosjanie użyli przeciwko nam niezliczoną ilość bomb, artylerii. Torturowali, rabowali, strzelali, zaminowali naszą ziemię. Spokojne miasta i wsie zamienili w piekło. Część naszych miast obrócili w gruzy, ale i tak niczego nie osiągnęli. I nie osiągną. Bitwa o Donbas powinna rozstrzygnąć się w ciągu 2-3 tygodni, ocenia doradca prezydenta Ukrainy Oleksij Arestowicz. W tej chwili na wschodzie kraju trwają zacięte walki. Główne wysiłki wroga nadal koncentrują się na obszarach Rubiżnego, Siewierodoniecka, Popasnej, a także Izjumu, Słowiańska i Kramatorska. Próbują ruszyć w kierunku granic regionu chersońskiego. Nasze oddziały zadają im potężne ciosy. Prezydent Wołodymyr Zełenski złożył rodakom życzenia wielkanocne z Soboru Mądrości Bożej w Kijowie, ponad 1000-letnia. Świątynia przetrwała inwazję hordy i okupację hitlerowską, a teraz daje nadzieję na nowe zwycięstwo Ukrainy. Poprosimy u Boga. W Wielkanoc prosimy Boga o wielką łaskę, by spełniło się nasze wielkie marzenie, by nastąpił wielki dzień, kiedy na Ukrainie zapanuje pokój, a wraz z nim wieczna zgoda i pomyślność. Życzenia pokoju, nowej nadziei i duchowego odrodzenia przekazała wiernym wszystkich kościołów wschodnich również polska para prezydencka. Niech te wyjątkowe dni przyniosą Państwu jak najwięcej wytchnienia, pokoju, nowej nadziei i duchowego odrodzenia. Ufamy, że piękne obrzędy cerkiewne oraz pielęgnowane od pokoleń wielkanocne zwyczaje umocnią jedność Państwa wspólnot rodzinnych i parafialnych. Bitwa o wschodnią Ukrainę trwa. Na tym obszarze skoncentrowało się teraz całe rosyjskie wojsko. Jak wielokrotnie podkreślał prezydent Zełenski, to właśnie na Ukrainie rozstrzygają się losy bezpieczeństwa całej Europy. I tylko przy wsparciu całego świata kraj przezwycięży zło, jakim jest putinowska Rosja.